Cześć moi drodzy, dzisiaj moim i waszym gościem jest najprzystojniejszy zawodnik WCA, Daniel Omielańczuk. Cześć Daniel. Witam serdecznie. No może zacznijmy od twojej najbliższej walki, która dość niespodziewanie została ogłoszona na przestrzeni ostatnich dni. 8 grudnia, gala DSF Kickboxing Challenge w Ząbkach. Przeciwnik chyba jeszcze nieznany, tak? No, przeciwnik nieznany, ktoś tam miał być, ktoś wypadł i tak dalej. Musiałbyś pytać Roberta Złotkowskiego, to ja to za bardzo się tym nie interesuję, z kim mnie zestawią. No, ważne, żeby była walka, tak? I rzeczywiście, tak naprawdę chyba 2 tygodnie temu klepnęliśmy tą walkę, więc tak z marszu. Na ile jeszcze masz kontrakt walk w DSF-ie, bo miałeś z tego co pamiętam walczyć częściej, dawno cię nie widzieliśmy, czy w przyszłym roku też już masz jakieś zaplanowane starty dla tej federacji? No to wszystko zobaczymy, jak się rozwinie ta sytuacja. DSF wchodzi teraz w nowy wymiar, telewizja otwarta, TVP Sport, więc pewnie tych gal będzie więcej i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko ułoży, nie? Daniel, zmieniasz coś w swoich przygotowaniach pod kickboxing, czy robisz cały czas to samo, a ten kickboxing jest dla ciebie tylko takim dodatkiem, wychodzisz się i bijesz? No, tak naprawdę dużo nie zmieniam. Zwiększam ilość treningów stójkowych, tak? Tak naprawdę zawsze byłem zawodnikiem stójkowym i bazowałem na tym w MMA, więc tutaj po prostu więcej treningów ze złotem, gdzieś tych zadaniówek troszkę więcej dorzucę i już. W walce wieczoru zobaczymy białoruskiego mistrza tej organizacji, Romankiewicza, kontra jednego z najlepszych kickboxerów w Polsce, Tomka Sararę. Czy ty nie masz takich aspiracji, żeby spróbować swoich sił o ten pas DSF-u w wadze ciężkiej kiedyś? Nie, ja znam swoje miejsce w szeregu, wiesz. Ja zajmuję się MMA i kickboxingiem dodatkowo, tak? Tam chłopaki zajmują się tylko kickboxingiem, więc ciężko startować z tymi najlepszymi, się tak naprawdę bić, żeby wiesz, im dorównać, bym musiałby się poświęcić tylko kickboxingowi, a ja chcę walczyć tu i tu, więc na pas nie mam aż takich aspiracji, aczkolwiek mam nadzieję, że wygra Tomasz Sarara pas, no bo zasługuje na to, tak jak powiedziałeś, że jest najlepszym, ja uważam, że w tym wadze ciężkiej jest w Polsce najlepszy i jednym z najlepszych w Europie. Będą dwa takie różne style, bo Mankiewicz mocno kopie, Sarara dobrze boksuje, więc walka na pewno będzie bardzo ciekawa. Ile walk chciałbyś toczyć w kolejnym roku? Nie wiem, czym częściej, tym lepiej dla mnie. Wiesz, najmłodszy nie jestem, jak zawsze mówię, jak często się biję, no to dobrze walczę, lepiej te walki z mojej strony wyglądają, więc nie lubię przestoju. Co będzie, jak będę często, tak będę często brał. No, mówiłeś to samo rok temu, a w tym roku za często nie walczyłeś. No, a myślisz, że to jest moja wina? Ja cały czas jestem na treningu. Kiedy nie przyjdziesz, jestem na treningu. To kogo to wina? Nie wiem, nie pytaj się mnie. No, organizacji może nie chcą mi dawać tych walk tak często, nie wiem. Przejdźmy także w takim razie do organizacji ACB. Na ile walk tam masz jeszcze kontrakt? Kiedy możemy cię się ponownie spodziewać? Czy w ogóle masz jakieś informacje po walce z Ali Akbari? No mam informację, jest jakaś tam data, nie mogę jej zdradzać jeszcze, bo to musi sama CB podać, więc no ale jest, będę się dla niej bił, więc myślę, że szybciej niż wszyscy myślą. Styczeń, luty? No nie wiem, no, zapytaj Bajsandura, nie? Znaczy wiem, ale nie powiem. Jak myślisz w ACB, bo Amir Ali Akbari o ten pas nie będzie walczył? Nie walczył, bo ta walka była, na której miał walczyć o pas, była przecież w tamtym tygodniu w Moskwie, nie? Tak, ale ja mówię, że on ogólnie powiedział, że widziałem jakąś jego wypowiedź, że no potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do zdrowia, odzyskać formę, czyli no leczy się po tej walce dużo dłużej niż ty, mimo że to on był zwycięzcą z tego pojedynku. No bo jak się napizgał gówna i wszystko się dało, a on dalej walczył, no to kontuzje się pogłębiały, tak? Bo tam chyba miał nogę złamaną po walce i jeszcze tam coś, no nieważne, no to teraz dłużej dochodzi, no i teraz niech sobie odpowie, czy było warto, tak? Daniel, w ostatnich dniach tutaj w WCA gościliście dwóch bohaterów walki wieczoru na najbliższym KSW, czyli Tomka Narkuna i Mameda Kalidowa. Powiedz, czy miałeś okazję posparować z jednym i z drugim? Kto jest
twoim faworytem w tej walce i jak oceniasz ich formę na ten moment? No, robiłem z jednym i z drugim i moim faworytem jest sport, bo fajnie, jaki wynik by nie był, kto by nie wygrał, to wygra sport. I to taki w najczystszym wydaniu sport, walka na pewno będzie mega fajna, bo obaj są dobrze przygotowani, więc fajerwerków nie zabraknie. Jeśli chodzi o fajerwerki, też chciałem cię zapytać o już niedługo sobotnią walkę w Argentynie Bartka Fabińskiego. Znacie się tutaj z Maty, codziennie razem trenujecie. Powiedz mi, w jakiej formie jest Bartek i czy on w ogóle przestał po ostatniej walce trenować, bo mi się wydaje, że cały czas podtrzymuje te nogi. Nie, no myślę, że jest w lepszej formie niż był w Niemczech, tak? Bo wiesz, do walki w Niemczech, gdzie ona była? W Hamburgu chyba. W Hamburgu, tak jest. Do Hamburga musiał, tak, dużo kilogramów zrzucać, przyszedł, wiesz, tak naprawdę z głębokiego roztrenowania, od razu wskoczył w ten cykl przygotowawszy do walki, tu dużo wagi i tak był, wiesz, a teraz miał już tą wagę mniejszą, był w cyklu cały czas treningowym, więc jego forma jest naprawdę fenomenalna, więc myślę, że pokaże to w sobotę, nie? Rzeźnik w końcu wyjdzie z niego, tak jak to robił kiedyś z Jankiem Chmielewskim, że rozbijał łokciami i myślę, że teraz tak samo będzie. Chciałbyś kiedyś zawalczyć w Ameryce Południowej? Znaczy, ja nie wybieram sobie, czy chciałbym, czy nie. Jak będę płacić, to chętnie pojadę tam, tak? Lubię jeździć po świecie, zawsze coś nowego, nowe doświadczenia, a przy tym zawalczyć i jeszcze zarobić, czemu nie? W sobotę również mamy w Polsce, tutaj w Legionowie, Gale Dragon Fight Night z numerem 4. I spora ekipa tutaj z WCA tam będzie walczyć. Haszbi Edelbijew, Emil Różewski, Alan Kwieciński. Gdybyś mógł pokrótce powiedzieć, w jakich formie są chłopaki i czego się można po nich spodziewać? No jeszcze zapomniałeś, że będzie jeszcze Michał Tarabańka, Anzora Brad będzie walczył, Mansur, więc wiesz, że tych zawodników jest od nas bardzo dużo i każdy jest w dobrej formie. Ja na pewno będę na tej gali, bo będzie walczył mój sparring partner, tak jak powiedziałeś, więc muszę mu dopingować, chcę i wierzę, że to będzie bardzo fajna, szybka walka, bo zrobił Haszbi ostatnio duży progres i jest naprawdę mocnym zawodnikiem. Coraz ciężej się sparuje z Haszbim? Tak, coraz ciężej. Przyłożył się, wiesz, mimo że tak troszkę był leniwy moim zdaniem, jak był młodszy, bo on naprawdę jest wielkim talentem, to teraz się przyłożył, robi progres i już ta poprzeczka jest, wiesz, coraz wyżej zawieszana. Już trzeba naprawdę mocno się z nim namęczyć, nie? Kolejny z twoich kolegów z maty, Marian Ziółkowski, który również kiedyś słynął z tej swojej leniwości, jak to mówił trener Okniński, zawsze powtarzał, że gdyby Marian pojawiał się na treningu częściej niż dwa razy w tygodniu, to byłby z niego naprawdę super zawodnik. Jak wygląda teraz podejście do Mariana i co najważniejsze, zmienił mu się przeciwnik z Grzegorza Szadzińskiego na Grzegorza Szulakowskiego. Wydaje mi się, że jeszcze ciekawsze starcie niż pierwotnie planowano. Na pewno, z jednego wariata na jeszcze większego wariata, nie? No nie, no Marian teraz robi po 90 treningów w tygodniu, to jest dużo, nie, dla Mariana, jak robił 2-3 w tygodniu, no i myślę, że Marian bardzo pozytywnie może teraz zaskoczyć, bo tutaj widzę, że jego forma wzrosła, on sam się cieszy, że robi tyle treningów i jest tak zajebiście, nie? Już porozmawiamy może teraz już nie o przyszłych walkach, ale o tej walce, która była, bo tu kolejny z twoich kolegów z WCA, Artur Szpilka, walczył z Mariuszem Wachem. Słyszałem na recepcji, że za zwycięstwo przekazałeś mu tytuł najprzystojniejszego zawodnika z WCA na okres 2 tygodni, to prawda? Tak, powiedziałem mu już przed walką, jak wygra na punkty, to ma 2 tygodnie. Jeżeli wygra przez nogał, to może być do świątym najprzystojniejszym. No wygrał na punkty i teraz tak naprawdę powinien te 2 tygodnie teraz sobie odbierać, ale że ma roztrenowanie, to uprosił mnie od momentu, kiedy wróci, a że ja go bardzo lubię, i więc zgodziłem się, jak wróci do treningów 2 tygodnie, nic się nie będę odzywał, jak będzie głosił, że jest najprzystojniejszy. Ma do tego prawo. Jak ocenia... tylko 2 tygodnie. Jak oceniasz werdykt w tej walce? Bo najwięcej szumu jest o ten werdykt. Nie no... Kurczę, może wydać się, że wiesz, ja się na boksie nie znam, albo będę postronny, ale uważam, że na punkty zdecydowanie wygrał Artur. No ja też uważam podobnie, natomiast... Więc po to się ludzie się napinają bez sensu. Ale to i do mnie się napinają, jak gdzieś się wypowiadam. Wczoraj na przykład przeprowadzałem wywiad z Mariuszem Wachem, no i tak stoję z nim, kurde, no kawał chłopa, no wielki. Mówię, no Mariusz, no sorry, jesteś taki duży, ale jednak ja uważam, że Artur wygrał. No wiesz, no każdy ma swoje zdanie. No tak, no.
wiadomo, trzeba zrobić z tego jeszcze, wiesz, rewanż i niech to zweryfikują raz a porządnie. Wiadomo, z Wachem nie da się wygrać przez nokaut, bo ma to szczękę naprawdę z żelaza. Kliczko go bił 12 rund i go nie uwalił, wiesz o co chodzi. Artur też bardzo mocno bije, no i no, nie da się tego chłopa uwalić, no ale uważam, że w rewanżu jeszcze Artur lepiej go wypunktuje. Słuchaj, no bo Mariuszu wczoraj na konferencji żadnych śladów po walce nie widać, wypoczęty, uśmiechnięty. 8 grudnia mało tego walczy u Dariusza Michalczewskiego na gali, czyli dość szybki powrót po tak dużej walce, no bo jednak to było starcie na tym szczycie polskiej kategorii. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz skupić, czy zwrócisz, może tak delikatnie powiem, zwrócisz uwagę Arturowi o to opuszczanie rąk podczas walki? Wiesz, od tego jest tak naprawdę trener, żeby nie opuszczał. Więc co ja mogę? Zabierz mu na tydzień ten tytuł przynajmniej, skróć po jeden tydzień. No dobra, jak zrobimy następnym inaczej razem. Jak nie będzie opuszczał, to dostanie na 3 tygodnie na przykład tytuł, nie? A tak jak będzie opuszczał, to skracam do zera i jeszcze na minus. I jeszcze spadnie poniżej Maćka Suleńskiego, jeżeli chodzi o ranking przystojniaków WCA. Ostatnio mówiłeś, że nie da się spaść poniżej. No nie da, ale w tym przypadku jak tak będzie robił, to się da. Także takim może pozytywnym akcentem zakończymy ten wywiad. Dzięki Daniel bardzo za poświęcony czas. Widzimy się w Ząbkach 8 grudnia, także powodzenia i w przygotowaniach, i w walce. Dziękuję bardzo.